W dzisiejszym odcinku wydam sobie 61 bilionów na najlepsze jaja, jakie są w grze. Użyjemy wszystkich laków, jakie są. No jeżeli chcecie zobaczyć, czy uda nam się wydropić jakąś legendę, to możecie zostawić łapeczka w górę i subika. Będzie bardzo fajnie, jeżeli to zrobicie. I możecie wbijać się naszego Discorda, link w opisie. Ogólnie fajnie, bo jakby się udało wydropić też jakiegoś mythicala, ale jest mała szansa na to, więc idziemy już dropić. Idziemy tutaj do tego shopu. Czemu się nie teleportnąłem tym? Dobra, nieważne. Ten było szybciej, ale idziemy tutaj już do tego shopu i wydajemy na najdroższe jaja, jakie tu są. Czyli na jaja, jak one się nazywają? W sumie nie mają nazwy, a nie. Hell Island, Leia, jaja. I wydajemy na nie. Dobra, otwieram sobie po 3, nie włączamy chyba tego, a w sumie musimy włączyć jeszcze tutaj laka. Laki tutaj mamy ultra lak i jeszcze super lak i jeszcze lak forever za robuxy. Więc zobaczymy, czy nam to coś da. Jak na razie same basiki poleciały. O dobra, czemu się coś zlegowało? Dobra, jest git. O, dwa rary i włączmy sobie może w sumie to, bo to automatycznie mi skipuje. O, kolejne dwa rary. Trochę słabo to leci. Okej, okay. Golden Demon Epic. Fajnie, jakie on ma staty? W sumie się zagadałem i nie zdążyłem zobaczyć. A, on jest tutaj, dobra. Taki średni, średniawka. I kolejny epik leci? Dwa epiki pod rząd. Kurde. Dobra, co to jeszcze? Ej, kolejny. O nie. Kolejny epik. Trzy epiki pod rząd. I to te spidery, dobra. Ale farta miałem. Dobra, same basiki lecą, same basiki. O, kolejny jakiś fajny pecik. Epik, też słabiutko. Ale patrzcie, jeszcze tylko 55 bilionów. I kolejny epik leci? Ej, kolejny epik, ale ten epik jest duża szansa na niego. Jaka ona jest szansa na niego? O kurde, ja nie patrzę, nie mogę spojrzeć w ogóle. A dobra, on jest jeszcze przed tym wcześniejszym epikiem dragonem. Czyli, o, i kolejny epik dragon. Kurde. W ogóle mają dodać Game Pass, który zmienia nam szansę na dropnięcie mythicala, czyli najlepszego peta, jaki jest w grze, tego najprawdopodobniej. Więc oczywiście też go kupimy, bo jakby był tani, mniej więcej taki jak ten, co teraz jest. Ale wydaje mi się, że może on coś około 1000 robuxów kosztować, bo on będzie na mythicale, więc musi być bardzo drogi, mi się wydaje. Dobra, coś fajnego leci. I kolejny epic i golden hall, coś tam, hellhound. Nie umiem tego przeczytać, ale kolejny golden hellhound. One są bardzo łatwe do wydropienia ogólnie. No chyba, że przez to, że mam po prostu te laki, ale prawie za każdym razem one mi się dropią. Dobra, i co? Kolejny epic Golden Demon. Zobaczymy, jakie on będzie miał staty po zrobieniu go Rainbow. O, kolejny epic leci, kolejny epic najprawdopodobniej. Dobra, Golden Hell Spider, kolejny. Ale duża jest szansa na wydropienie tych epików. To ja nie wiem, czemu to jest taka wielka szansa. Może dlatego właśnie, że używam tych wszystkich laków. Dobra, kolejny fajny pet leci. Dobra, Golden Demon, fajnie. Dwa golden psy, dobra, nie będę mówił tej nazwy, ale dwa golden psy. I dobra, kolejny fajny pet, kolejny. I kolejny epic, też fajnie, dobra. I niech lecą dalej. Dobra, i co teraz leci? Kolejny epic. O, kolejny epic. Nie no, ten lak jest za dobry na tą grę. Dobra, i co teraz leci? Aj, kolejny epic. Słabiutko. Ja tu czekam na legendę chociaż. I dobra, kolejny epic, a jeszcze zostało 41 bilionów. Patrzcie, jak to wolno schodzi. A już tyle jaj otworzyliśmy, że zaraz chyba nie będziemy mieli miejsca w ogóle w inwentorii. I mamy kolejnego epika Golden Demona. I kolejny epic leci chyba. I kolejny Golden Demon. Dobra, w miarę dobrze, ale zobaczymy, jakie one ma staty na Rainbow. Mam nadzieję, że będzie chociaż lepszy od tych moich agonów. Dobra, ej, kolejny epic leci. Golden Hell Spider, też w miarę dobrze. Zobaczymy właśnie te ich statystyki potem. Golden Spider, fajnie. Hell Spider, kolejny epic. Ale dużo tych epików mamy. Ze wszystkich, mi się wydaje, zrobimy rainbowy. No chyba, że będą miały bardzo słabe staty, to po prostu pójdziemy na fuzowanie z nimi. A teraz zróbmy sobie tak. Czemu ja jestem tak daleko, mogę otwierać te jaja? Dobra, teraz zróbmy sobie tak, że wyłączymy sobie... Że włączymy sobie skipowanie pewnych petów, tylko gdzie to jest? X-skip i dajmy epic pets. Dobra, epiki też będzie skipowało i może teraz jakaś legendka będzie. Fajnie było, bo epiki też będzie skipowało i będzie o wiele szybciej to szło. Dwa epiki pod rząd, kurde, fajnie. Dwa epiki w jednym otwieraniu. Kolejny epik. Ja ogólnie już niektórych epików nie mówię, jak dropniemy, bo ich jest tyle, że nie ma co chwilę mówić tych epików.
Dobra, zostało jeszcze tylko 18 bilionów i zobaczymy, czy coś z tego będzie fajnego, bo jak na razie nie widzę, żeby się szykowało na to. Ani jednej legendy, same epiki, no słabiutko, 60 bilionów poszło na taką, na takie jajko. No dobra, jeszcze mamy, jeszcze sobie chwilę dropimy i mamy kolejnego epika. O, patrzcie, file to buy, your inventory is full. Dobra, mamy full inventory. Patrzcie, ile tego jest. Wszystkie mają, tutaj te epiki, wszystkie mają co najmniej po milion. Czy to są epik? Nie, to są rar, to są rar. Tutaj są epiki, więc mają co najmniej po 2 miliony. Trochę tego jest, ale my idziemy już z tego robić rainbowy. Musimy iść robić rainbowy, bo już nie ma, nie mam miejsca w inventory. Jeszcze ani razu mi się nie trafiło, żebym nie miał miejsca w inventory. Dobra, i robimy rainbow. Dobra. Bierzemy sobie te peciki, te dragoniki. Zobaczymy, jaki rainbow się robi z tych dragoników. Dobra, i 4,88 miliona. Słabiutkie staty, jak dla mnie, bo ja nie potrzebuję tego, tych demonów. Nie potrzebuję ich, więc dla mnie to są trochę słabe te staty, nie wiem, nie opłaca mi się chyba robić tych petów, więc musimy iść robić z nich fuse'a, bo 4 miliony staty, jak na te pety tutaj agony, to jest słabiutko, więc musimy iść fuse'ować. Niestety, tak się wydarzyło. Może będzie legenda, bo tutaj jest większa szansa na wydropienie legendy, jeżeli sobie fuse'ujemy. Pyk, 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 pyk. Dobra, fuse'ujemy. Ogólnie ktoś mi napisał komentarz wczoraj, że żeby fuse'ować na legendę, używaj 9 Gold Hello Wand, czy jakoś tam. Dobra, więc wchodzimy tutaj. Tylko czemu nie mogę tu wejść? Dobra, teraz wchodzimy do Rainbow Pets i zobaczymy, czy ktoś mnie tutaj nie oszukał, bo musimy użyć 9 Hello Houndów. Tylko gdzie są te Hello Houndy? Dobra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... O, dobra. A, bo może jestem na Rainbow, co ja robię? Idziemy do fuse'owania. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dobra, i fuse'ujemy. Nie, co to jest? Dobra, używamy sobie takich może, dajmy 5. Dajmy tutaj jeszcze tych kilka i dajmy jeszcze tych nice, albo dobra, dajmy jeszcze trochę tych epików, dragonów, demonów, pyk. I nie, czemu to jest takie słabe? Ja nie znam taktyki na fuse'owanie teraz, nie znam taktyki na fuse'owanie i dlatego mi to nie wychodzi. Dobra, zróbmy z tych wszystkich spiderów moich. Niestety wydajemy wszystkie moje spidery i dajmy dwa jeszcze takie demony. Może coś... Nie, nie, jakiś ten... Czemu takie słabe pety teraz z fuse'owania wychodzą? Nie wiem, kiedyś wychodziły te pety takie dobre, a teraz te peciki są bardzo słabe z tego fuse'owania. Diamenty i... O dobra, mamy legendę, pierwszą legendę mamy. W końcu się udało nią wydropić. Mamy już dwie legendy takie. Tak, tak, tak. I będziemy mogli potem z nich zrobić rainbowy. Mi się wydaje, że bardziej by mi się opłacało już na Discordzie sprzedać te niektóre pety, epiki, rainbow, niż teraz robić z nich fuse. Ale dobra, porobimy tych fuse'ów kilka i może uda się wydropić kolejną legendę. I dobra, idziemy na Hello Houndy i pyk. Nie, kolejny jakiś noobski. Nie, ja się zaraz załamę. Czemu to jest takie słabe? Ja już tyle tego robię, a takie sobie pety lecą. Dobra, mamy kolejną legendę. W końcu udało się zrobić kolejną legendę. Po długich latach od robienia tych fuse'ów udało się zrobić legendę. Dobra, robimy kolejne fuse'y. Pyk. Ale wydaje mi się, że zmniejszyli szansę na te dropienie tych legend z fuse'a. Wcześniej była o wiele większa na te agony, teraz jest bardzo malutka na wydropienie tej nowej legendy. Dobra, nic tutaj fajnego, więc idziemy kolejne fuse'ować. Dajmy te rainbowy, potem zrobimy z tych wszystkich rainbowów, bo one mi w ogóle nie są potrzebne. O, kolejna legenda, dobra, mamy legendę, wreszcie mamy legendę. Mamy już 4 legendy chyba. Tak, 4 i jeszcze 2 i możemy zrobić rainbowa. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić tego rainbowa wreszcie. Pyk, 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 dobra, i jakiś słaby lava rock. Pyk, pyk. Słabiutko dzisiaj dropi. Kilka legend, ale tak poza tym to słabiutko. O, kolejna legenda, dobra. Mamy kolejną legendę, w końcu się udało. 1, 2, 3, 4, 5. Jeszcze jedna legenda i robimy z niej rainbow. Dobra, zdobyłem jednego Hound of Hades od Kubieka dał mi. I jakie on ma staty? Hound of Hades, dobra, dobrze czytam. I robimy z niego rainbowa. Idziemy na mina.
I zobaczymy, jaki Rainbow tego peta będzie miał staty. Mam nadzieję, że coś fajnego chociaż. Jakieś fajne te staciki będzie miał. Pyk, 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 pyk. Dobra, mamy 100% i... Dobra, jest. Wygląda on tak i ma jakieś fajne staciki. 9,81 miliona. No takie o, takie o. Myślałem, że trochę lepszy będzie, ale i tak jest dobry, bo jest lepszy od tych peciów, które mam tutaj, czyli agonów. I tak jest w miarę dobry, więc to było tyle w tym odcinku. Jeżeli taki odcinek wam się spodobał, możecie zostawić łapeczkę w górę i subika. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!